Była pełna życia, ciekawa ludzi. Chłonęła wszystko, co ją otaczało. Czasem porównując siebie i ją, dochodzę do wniosku, że żyłam w uśpieniu, podczas gdy ona w pośpiechu, intensywnie. Tak jakby wiedziała, że ma mniej czasu. Każda sprawa kryminalna, która wiąże się z czyjąś śmiercią lub ze śmiercią kilku osób, jest niewyobrażalną tragedią, dramatem, sytuacją, która zmienia życie nie tylko mordercy oraz ofiary w sposób ostateczny, odbierając je i kończąc, ale też wpływa na życie bardzo wielu ludzi, którzy gdzieś wokół tej zbrodni lub w jej pobliżu się znaleźli. Dla odbiorców takich informacji są zbrodnie, które wywierają na nich większe wrażenie lub mniejsze. Ja staram się wybierać takie, które nie potrafiły mi wyjść z głowy przez wiele dni po usłyszeniu o nich. Czasami do nich wracam myślami. I tak jest ze sprawą, którą opowiem Wam dzisiaj. Wydarzyła się ona prawie 30 lat temu, chociaż w ogóle nie mam takiego poczucia, że to aż tak dawno doszło do zabójstwa. Jest ona, jak zwykle zresztą w tym podcaście, niejednoznaczna moim zdaniem. To znaczy, dobra, powiem później, dlaczego jest dla mnie niejednoznaczna, a jest w niej wszystko. Jest młodość, jest miłość, jest namiętność, zdrada, obietnice niedotrzymane i wielki dramat. Bohaterami tego dramatu są dwie osoby. 25-letnia Martynika Eł oraz 38-letni Jan Esz. Pracownicy Wrocławskiego Ośrodka Telewizji Polskiej we Wrocławiu. To oczywiste. Jest koniec lat 80. Martynika pracuje jako dziennikarka, jako prowadząca programy dla dzieci i dla młodzieży, ale także taki program rozmaitości. Program dla młodzieży, który zaczyna prowadzić wraz ze swoją przyjaciółką Paulą Jakubowską, nazywa się Sałata dla Małolata. Niestety bardzo niewiele jest informacji na temat tego programu. Więcej dużo jest o Truskawkowym Studiu, które też było produkcji właśnie wrocławskiej. Martynika tam pracuje, jest w redakcji, to praca jej marzeń, zawsze marzyła o tym, żeby pracować w telewizji. Stara się o etat, na razie jest chyba współpracownicą, czy nie wiem, na jakich zasadach była wcześniej zatrudniona, ale w pewnym momencie dostaje tam, ale to później, etat. Wiadomo, że za produkcją takiego programu stoi cała rzesza ludzi i jedną z tych osób jest starszy od Martyniki o 13 lat Jan Esz. Realizator telewizyjny, czyli montażysta w czasie rzeczywistym. Często programy są nadawane na żywo i wtedy też są montowane i takim montażem zajmuje się właśnie realizator. Martynika jest mężatką i mężem jest muzyk rockowy Andrzej. Jan także jest żonaty od wielu, wielu lat. Ma dwie córki w wieku 8 i 14 lat. Ich drogi w telewizji przecinają się wielokrotnie, natomiast pod koniec 87 roku, właściwie na początku 88, ich znajomość zaczyna się pogłębiać, jako że zaczynają razem pracować. Produkcja programów zajmuje bardzo dużo czasu. To nie jest praca od 7 do 15 czy od 9 do 17. W pracy spędzają mnóstwo czasu, a ten czas spędzają także na rozmowach i zbliżają się do siebie bardzo. Na tyle bardzo, że wywiązuje się między nimi romans, który
nie jest chwilowy, ale pogłębia się i pogłębia. Zakochanym trudno jest ukryć swoje uczucie i na korytarzach telewizyjnych zaczyna się coraz głośniej mówić o tym, że Martynika i Jan są razem, ale jest to taka tajemnica poliszynela. Wszyscy wiedzą, nikt o tym nie rozmawia. Oni sami też jakoś się z tym specjalnie nie kryją, natomiast oficjalnie nie mówią o sobie jako o parze. Ta relacja dość stresuje Martynikę, która w zeznaniach znajomych bardzo przeżywała ich pierwszy pocałunek, który właśnie wydarzył się w pracy. I przez pewien czas bała się do niej przychodzić, dlatego że nabrała jakiegoś przekonania, że wszyscy o nim wiedzą. A Martynika chyba nie chciała wokół siebie zamieszania, a Martynika nie chciała wokół siebie robić zamieszania. 2 tygodnie później po tym pocałunku Martynika i Jan spędzają ze sobą pierwszą noc. Robią to w mieszkaniu znajomej i to właściwie był taki początek do całkowitego rozkwitu tego romansu tak na dobre. Dlatego, że w towarzystwie pracowników telewizji Martynika i Jan właściwie wszędzie pojawiali się razem, wspólnie wychodzili z pracy, potem przychodzili do niej razem. No, tak jak mówię, nie trudno się było domyślić, że tych dwoje łączy coś. Martynika miała znajome i przyjaciółki, którym opowiadała o tej relacji z Janem. Jednej z nich w liście napisała: mam fioła na punkcie Jasia. Czuję się przy nim jak w pierwszej klasie uczuć. Czuję, że bardzo mnie kocha i choćby przyszło 1000 atletów powiedzieć, że nie, nie uwierzę. Znajomi twierdzą, że nie tylko Martynika jest bardzo zaangażowana w ten związek. Wiązała z nim bardzo duże nadzieje, ale tak samo wyglądał Jan. Widać było, że zakochał się w Martynice po uszy, że jest w nią wpatrzony jak w obrazek, że traktował ją bardzo, bardzo dobrze. W lutym 90 roku romans wkracza w nową fazę. Okazuje się, że Martynika jest w ciąży. Nadal jest mężatką, natomiast nikt nie ma wątpliwości, że ojcem tego dziecka jest Jan. Martynika nie chce dłużej ukrywać się ze swoją miłością, nie chce dłużej grać na dwa fronty i postanawia rozwieść się ze swoim mężem. Mąż tę wieść przyjmuje raczej łagodnie, rozwód właściwie udaje się załatwić błyskawicznie i Martynika staje się wolną kobietą. Jan na wieść o ciąży też postanawia uregulować swoje sprawy cywilne i mówi Martynice, że także rozwiedzie się ze swoją żoną. Natomiast ten rozwód będzie trwał trochę dłużej, no bo w przeciwieństwie do Martyniki Jan ma 2 dzieci, które bardzo kocha i ten rozwód na pewno będzie trudniejszy. Pierwsza połowa 90 roku jest dla Martyniki bardzo dobra. Wkrótce na świat ma pojawić się owoc miłości jej i Jana. Rozwód z jej mężem przechodzi właściwie bez większych komplikacji. Jan także się rozwodzi, często bierze wolne w pracy, żeby chodzić do sądu na rozprawy. Wkrótce para ma razem zamieszkać, bo postanawia, że wynajmą wspólnie mieszkanie i zaczną wspólne życie jako rodzina. A w pracy także wszystko dzieje się dobrze. Martynika dostaje etat, z którym też wiąże się podwyżka. Martynika jest bardzo szczęśliwa, mówi o tej podwyżce swoim rodzicom, że teraz wszystko się tak dobrze układa i tak wszystko współgra w czasie ze sobą, że właśnie wtedy, kiedy potrzebuje pieniędzy, bo przychodzi na świat jej pierwsze dziecko, te pieniądze się pojawią w związku z tym etatem. Latem 90 roku, w lipcu, Martynika pisze list do swojej przyjaciółki. Lipiec, lato, wakacje, bosko. Sarkazm nieuzasadniony, bo nie jest źle. Tylko, że jest kurwa noc. Siedzę w kuchni i pierdolca dostaję. Chodzi o to, że Jaś przewozi meble z Łodzi do mieszkania, do którego się przeprowadzamy. Nie wiem, czy dojechał. Fioła tu dostaję. On nigdy do mnie nie dzwoni, jak wyjeżdża. Konsekwentny facet, szkoda słów. Kontynuując, mam fioła na punkcie Jasia. Jest dla mnie bardzo dobry. To brzmi jak z elementarza, wiem. Czuję się przy nim jak w pierwszej klasie uczuć. Nie wiem, o co chodzi. Nie potrafię tego nazwać. Czuję, że bardzo mnie kocha. Mówi mi: wymyślaj imię dla dziecka. Chciałbym dziewczynkę.
Przeprowadzka dochodzi do skutku i wkrótce para zamieszkuje razem w mieszkaniu na 10 piętrze w bloku przy ulicy Macedońskiej we Wrocławiu. Tapetują pokój dla dziecka, osiedlają się w tym swoim gniazdku. Jan często wychodzi do pracy, pracuje tam po 12, po 18 godzin, jak to w telewizji. Pewnego dnia Jan informuje Martynikę, że zaprasza do siebie kolegę, który ma przyjechać do nich na weekend. Natomiast Martynika nie przepada za jego towarzystwem, więc postanawia odwiedzić swoją koleżankę w podwrocławskim Wołowie. I 28 lipca wyjeżdża do koleżanki. Kiedy przychodzi poniedziałek, 31 lipca, bliscy Martyniki zaczynają się niepokoić, dlatego że Martynika nie odzywała się przez kilka dni. W mieszkaniu na Macedońskiej nikt nie odpowiada. Niepokoi się przede wszystkim Jan, który idzie do tego mieszkania, puka, dzwoni, Martyniki nie ma, więc udaje się do rodziców swojej partnerki. Pyta, czy Martynika z nimi się kontaktowała, czy może u nich jest. Oni wpadają w lekką panikę, no bo nie mieli z nią kontaktu, nie ma nigdzie ich córki. Więc wszyscy razem, Jan, matka oraz siostra Martyniki, chyba jeszcze ojciec, jadą do mieszkania na Macedońskiej. Tam Jan bierze młotek czy jakieś narzędzia, śrubokręt, rozkręca zamek czy wyważa drzwi i wchodzą do środka. No i ich oczom ukazuje się widok dość niepokojący, dlatego że przez drzwi otwarte do dużego pokoju widać wybebeszoną torebkę Martyniki, natomiast nigdzie jej nie ma. Wszyscy sprawdzają każde pomieszczenie. Jan na końcu zagląda do łazienki i gdy tylko uchyla drzwi, to zamyka je bardzo szybko, osuwa się po ścianie. Matka Martyniki próbuje tam wejść do środka, on jej to uniemożliwia. Przez szparę widzi, że w wannie pełnej wody, w takim różowym czy czerwonym kolorze leży Martynika, na twarzy ma dziecięcą kołderkę i krzyczy do Jana: bandyto, zabiłeś mi dziecko. Wszyscy wzywają policję, Jan siedzi na podłodze, blokując plecami drzwi do łazienki, aż do samego przyjazdu policji. Policja na miejscu stwierdza oczywiście zgon Martyniki. No i tutaj zaczynają się schody, dlatego że policja zabezpiecza wszystkie ślady w mieszkaniu, ale dokonuje kilka rażących błędów. Między innymi wypuszcza wodę z wanny, w której leży Martynika. Woda według wszystkich świadków ma czerwonawy kolor, a Martynika nie ma na ciele żadnej rany, co mogłoby świadczyć o tym, że w wannie znajduje się krew sprawcy. Policja zabezpiecza także odciski palców, udaje się właściwie wszystkie zidentyfikować poza jednym odciskiem i nie udaje się dojść do tego, kto jest jego właścicielem. Sekcja zwłok wykazuje, że Martynika nie żyje już od kilku dni. Prawdopodobnie zmarła w noc z piątku na sobotę, z 28 lipca na 29. Przed śmiercią była bita i duszona, natomiast kiedy trafiła do wanny, jeszcze żyła. Specjaliści medycyny sądowej za powód, z którego woda w wannie była takiego zabarwienia czerwonego, podają to, że najprawdopodobniej to łożysko oddało krew do otoczenia już po śmierci i z tego powodu ta woda miała taki kolor. Policja od razu bierze wszystkich na przesłuchanie. Jedną z pierwszych osób, które przesłuchują policjanci, jest Jan Esz. Jan mówi, że widział ostatni raz Martynikę w piątek 28 lipca o 15, kiedy przyniosła mu kanapki do pracy, a następnie miała wyjechać do koleżanki. On sam pojawił się pod blokiem Martyniki w sobotę, bo przeszło mu przez myśl, że może Martynika jednak nie wyjechała, może potrzebuje jego pomocy z racji tego, że jest w 8 miesiącu ciąży, więc przyjechał pod blok i zauważył, że w jej mieszkaniu pali się światło. Wszedł na górę, jednak nikt nie otworzył mu drzwi, pukał, nawoływał. Natomiast to nie przyniosło żadnego skutku, więc pomyślał, że po prostu Martynika śpi. Zszedł na dół, usiadł w swoim samochodzie, w dużym Fiacie i tam siedział kilka godzin, ale w końcu zasnął.
i nad ranem obudził go odgłos odjeżdżającego samochodu obok. Byli to sąsiedzi, którzy wyjeżdżali na wakacje, co udało się później ustalić. Jan jeszcze raz chyba wszedł na górę, próbował się dostać do mieszkania, nie mógł się dostać, więc stwierdził, że nic z tego i w niedzielę rano pojechał do domu, do żony. Kiedy w poniedziałek nadal nie miał kontaktu od Martyniki, znów pojechał na Macedońską, tam zobaczył kartkę na drzwiach, taką wetkniętą w drzwi od przyjaciółki Martyniki, czyli Pauli Jakubowskiej. Na tej kartce właśnie była prośba o kontakt, co go już zaniepokoiło, jako że Martyniki nadal nie było i już nie tylko on był zaniepokojony. No i tak wyglądały pierwsze zeznania Jana. Natomiast rodzice byli wobec niego nastawieni dość podejrzliwie, dlatego że, znaczy świadczy przede wszystkim o tym już nawet to, że matka Martyniki wykrzyczała mu od razu w twarz, że zabił jej dziecko. Rodzice przede wszystkim na fakt taki, który im się w ogóle nie klei, wskazują to, że Jan miał klucze do ich wspólnego mieszkania, które wynajmowali, więc od razu wydało im się to nieprawdopodobne, że on wyważał drzwi. Poza tym on odkrył to ciało, potem nie chciał, żeby ktokolwiek je oglądał. No, były rzeczy, które gdzieś tam im się bardzo nie kleiły. Poza tym szczególnie wskazywali na to, że Martynika wzięła rozwód bardzo szybko ze swoim mężem, natomiast Jan cały czas pozostawał żonaty i właściwie nic nie popychało tej sprawy do przodu. Rodzice się denerwowali. No więc śledczy postanowili wziąć Jana bardziej pod lupę. W trakcie drugiego przesłuchania Jan przyznaje się do tego, że faktycznie rozwód idzie bardzo wolno, a właściwie to na tyle wolno, że w sądzie nawet nie pojawił się pozew rozwodowy. Żona Jana dopiero o zamiarach opuszczenia rodziny przez Jana dowiedziała się w trakcie śledztwa. Kompletnie nic nie wiedziała o zarówno jego planach rozwodowych, jak i o jego romansie, więc no, stawia to Jana w bardzo, bardzo złym świetle. No i prawdopodobnie policja już, wtedy zaczyna się zupełnie inaczej patrzeć na podejrzanego już w tym momencie. Jednak podczas przesłuchania według policjantów traktują go bardzo dobrze, przedstawiają Janowi dowody przeciwko niemu, właśnie między innymi to, że przecież wcale nie chciał się rozwodzić, że okłamywał Martynikę, konfrontują go z faktem, że rodzice wiedzą, że on miał klucze. No i Jan składa nowe zeznania, w których mówi, że Martynika wcale nie wyjechała do koleżanki, że oni ten weekend w sumie spędzili razem, to znaczy przynajmniej część tego weekendu, dlatego że w piątek zjedli wspólnie kolację i siedzieli do późna, rozmawiali, czy tam oglądali telewizję. Już robili się oboje senni, Martynika postanowiła wziąć kąpiel, Jan przysnął wtedy, kiedy ona napuszczała wodę do wanny. I po jakimś czasie obudził go huk dobiegający z łazienki. Kiedy do łazienki dobiegł, zobaczył Martynikę zanurzoną już pod wodą. Próbował ją ocucić, czy właściwie wyłowić. Łapał ją właśnie za szyję, żeby ją podnieść ponad wodę. To tłumaczyłoby ślady duszenia na szyi. Też bardzo trudno mu to było zrobić, bo Martynika no była cała mokra, była w wannie, jeszcze była w ciąży i na pewno się poobijali w trakcie tej powiedzmy akcji ratunkowej. No ale Martynika nie żyła, nie dawała oznak życia i w trakcie tego ratunku on zrzucił ze sznura na pranie, który był nad wanną, kołderkę i doznał wtedy szoku, co spowodowało, że wybiegł z tego mieszkania, zamknął je i pojechał przed siebie z kluczami z mieszkania, które w trakcie tego szoku, czy w ramach tego szoku wyrzucił do Odry. Pojechał do swojej żony i tyle. Obciążające siebie zeznania Jan składa tylko raz. Kilka dni po śmierci Martyniki, kiedy policjanci przyciskają go do muru, przedstawiają mu dowody świadczące o może nawet nie do, no tak, no dowody świadczące przeciwko niemu. Natomiast kiedy dochodzi do procesu, Jan twierdzi, że jest niewinny i przed sądem nigdy nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że był do tych zeznań namawiany przez policjantów, którzy nie wiedzieli, jak rozwiązać sprawę, więc wykorzystując to, że Jan żył w ukryciu z tym romansem i że nie chciał rozgłosu i nie chciał krzywdzić swojej rodziny i dzieci, będzie chciał pójść na taki układ, żeby ta sprawa po prostu jak najszybciej przycichła. I zasugerowali mu rzekomo,
złożenie takich zeznań, które wskazywałyby na nieszczęśliwy wypadek i ewentualnie na nieudzielenie pomocy. Jako że te przesłuchania były bardzo długie, Jan był głodny, oni mu dali jakieś jedzenie i potem Jan używał tego argumentu w sądzie, że przekupili go kiełbasą z kapustą. A on był w tak tragicznym stanie psychicznym, że przyznałby się, to mówił w takim wywiadzie w filmie pod tytułem Sprawa Martyniki, że przyznałby się do ukrzyżowania Chrystusa. Sąd bardzo depytuje o jego relacje z Martyniką, o to, jaki miał motyw, no bo motyw wygląda dość jasno z zewnątrz. Może wyglądać w ten sposób, że Jan jest ze swoją żoną i z dziećmi, ma też taki bardzo zaawansowany romans z Martyniką. Ma na świat przyjść ich dziecko, już które jest takim bardzo ważnym elementem ich związku i już nie będzie tak łatwo ukrywać, czy w ogóle dzielić to życie na dwie rodziny. Oczywiście Martynika nie wie, że Jan nie ma zamiarów zostawić swojej żony i rodziny. I żeby ochronić swoją rodzinę, usuwa największą przeszkodę w postaci Martyniki, albo po prostu chce pozbyć się Martyniki ze swojego pola widzenia, albo w jakimś cudem ona dowiaduje się o tym, że do sądu nawet nie wpływa pozew rozwodowy, wpada być może w jakąś furię, stawia sprawę na ostrzu noża, każe być może wybierać, on nie jest w stanie tego zrobić. Sąd bardzo jest zainteresowany właśnie tymi relacjami. Najbardziej zastanawiającą kwestią jest to, że Jan zabrnął tak daleko ze swoimi kłamstwami, że właściwie tam żadne z jego takich działań życiowych nie ma sensu, bo jeżeli nie miał ochoty zostawiać rodziny, nie miał takiego zamiaru, to dlaczego wynajął wspólnie mieszkanie z Martyniką, które remontował? Kiedy jeździł do tego mieszkania na noc, żonie mówił, że ma zdjęcia czy jakiś dyżur w telewizji, więc te kłamstwa właściwie rosły, jedne pokrywały drugie, no i wkrótce myślę, że trudno by się było mu już z tych kłamstw wywinąć. I wtedy Jan składa przed sądem zeznania, w których mówi: początkowo chciałem opuścić żonę, ale nie był to odpowiedni moment. Bałem się, że taka wiadomość źle wpłynie na egzaminy specjalistyczne, do których wówczas się przygotowywała. W tym czasie zacząłem więcej uwagi poświęcać dzieciom i zrozumiałem, że nie potrafię porzucić rodziny. Powiedziałem o tym Martynice. Stwierdziła, że liczyła się z takim obrotem sprawy. Obiecałem, że uznam dziecko i będę ją wspierać, także finansowo. Poprosiła jeszcze, byśmy ze względu na jej rodziców utrzymywali pozory wspólnych planów. Wiedziała bowiem, że nie zgodzą się, aby będąc w ciąży zamieszkała sama, a potem w pojedynkę wychowywała dziecko. A ona chciała żyć własnym życiem. Te zeznania miały trochę tłumaczyć, dlaczego wspólnie wynajęli mieszkanie, dlaczego rodzice nic nie wiedzieli. Natomiast o ile to oszukiwanie rodziców da świętego spokoju, no bo różne mogą mieć dzieci relacje z rodzicami, ja to trochę rozumiem. Znam takie przypadki, kiedy naprawdę dorośli ludzie ukrywają pewne rzeczy dla własnego dobra przed rodzicami albo po prostu dla ich dobra. O tyle nie ma sensu fakt, że Jan tę samą fikcję utrzymywał przed swoimi pracownikami, współpracownikami, kolegami, koleżankami z pracy. No bo jeżeli tajemnicą Poliszynela było to, że para jest razem i że Martynika spodziewa się dziecka, rozwodzi się z mężem, Jan mówi, że rozwodzi się z żoną, to raczej oczywiste, że robią to po to, żeby być razem, to raczej w takim dość otwartym środowisku, jakim jest środowisko telewizyjne, w którym zresztą akceptowało się tego typu związki, co wspominają znajomi zarówno Martyniki, jak i Jana. Nie było to nic szokującego, więc jakby nie było powodu, żeby utrzymywać taką wersję także przed ludźmi z pracy, co na pewno byłoby dużo trudniejsze niż po prostu postawienie sprawy jasno. Słuchajcie, mamy dziecko, ale nie będziemy mieszkać razem, Jan wraca do rodziny, ja zostaję z dzieckiem sama. Tej wersji też przeczą listy, które Martynika jeszcze w lipcu, czyli kilkanaście dni przed swoją śmiercią wysłała do przyjaciółki i mówiła o tym, jak bardzo kocha Jana. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie przeżyć tak wielkiego rozczarowania, żeby gładko jej przyszło i tak lekko, tak jak Jan twierdzi, przyjęcie tego faktu, że on zostaje z rodziną. Tym bardziej, że Martynika była przekonana, że Jan jest już w zaawansowanym
stadium rozwodowym. Sąd wojewódzki, a później sąd apelacyjny we Wrocławiu uznają Jana Esz winnym zamordowania Martyniki. Nie mają wątpliwości, że był on w mieszkaniu, że to on ostatni widział Martynikę. Zwraca sąd uwagę na fakt, że po właśnie przyjściu do mieszkania, po tym wyważeniu drzwi, on nadawał tempo tym poszukiwaniom i jako ostatnią wskazał łazienkę, dlatego że wiedział, że ona tam jest. Kiedy do niej wszedł, nie próbował podejść, właściwie on nawet nie wszedł do tej łazienki, tylko uchylił drzwi, zobaczył, zamknął, od razu stwierdził, że Martynika nie żyje, a mogła to stwierdzić tylko osoba, która już była przekonana, że ona po prostu nie żyje. Inne osoby najprawdopodobniej by wleciały do tej łazienki, zaczęły ją ratować, próbować ją ratować. Sąd jako motyw uznał chęć eliminacji przeszkody w realizacji swojego celu. Celem Jana było zostanie przy rodzinie, utrzymanie jej. Najprawdopodobniej nie chciał dopuścić do tego, żeby żona dowiedziała się o tym romansie. Natomiast wskazał jasno, że merytoryczny walor wyjaśnień, które Jan złożył w trakcie śledztwa i procesu, no, budzi pewne wątpliwości. Obrońcy Jana cały czas twierdzą, że Jan padł ofiarą systemu, że nie została sprawdzona dokładnie woda, że nie zostały sprawdzone wszystkie odciski palców, że nie ma bezpośredniego dowodu, który łączyłby Jana z tą zbrodnią. Jednak sąd nie uwzględnia tych kwestii w podjęciu decyzji o tym, że Jan jest winny i skazuje Jana na 25 lat pozbawienia wolności. Jan trafia do więzienia, w którym spędza ponad 11 lat. W styczniu 2002 roku Jan Esz wychodzi na wolność. Zostaje ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ta wiadomość elektryzuje opinię publiczną, szczególnie rodzinę Martyniki, jej przyjaciół. Chociaż tutaj też warto wspomnieć o tym, że Jan i Martynika mieli bardzo wielu wspólnych przyjaciół i mało kto wierzył w winę Jana, uznając go za bardzo takiego pogodnego, dobrego człowieka, bardzo miłego, bardzo zakochanego w Martynice. Trudno im przychodziła myśl o tym, że on mógł dokonać tej zbrodni. O skrócenie wyroku, właściwie ułaskawienie, bardzo zabiegał ojciec Jana, który był autorem wniosku o to ułaskawienie. Nie można też nie wspomnieć o tym, że ten wniosek o ułaskawienie wsparło wiele bardzo znanych nazwisk, m.in. Marek Edelman, przywódca powstania w getcie warszawskim i słynny kardiolog, wstawił się za Janem i napisał, że zna tego chłopca od właściwie wczesnych jego lat, że jego dzieci wspólnie bawiły się z nim w piaskownicy i bohater zaręczał, że to jest niemożliwe, żeby Jan kogokolwiek zabił i zamordował z zimną krwią, szczególnie osoby, którą prawdopodobnie bardzo kochał. Co więcej i co bardzo ciekawe, mimo tych wniosków sąd okręgowy i sąd apelacyjny negatywnie ustosunkowały się do tego wniosku i nie poparły go, uzasadniając swoje stanowisko tym, że oskarżony według obu sądów był osobą egocentryczną, skoncentrowaną wyłącznie na własnych korzyściach i na osiągnięciu własnego celu. Inni ludzie służyli mu tylko do osiągania konkretnych celów, traktował ich instrumentalnie. Był neurotykiem. No i kiedy znalazł się w takim potrzasku, z którego trudno mu było się wydostać, ostatnią rzeczą, o której pomyślał, było to, że za zaistniałą sytuację powinien wziąć odpowiedzialność, tylko postanowił zachować się tak jak dotychczas, czyli po prostu usunąć jedną z przeszkód i tą przeszkodą była Martynika i jego nienarodzone dziecko. Przez półtora roku w kancelarii prezydenta wniosek był rozpatrywany i na początku 2002 został rozpatrzony pozytywnie. Jan wyszedł na wolność i pierwsze co zrobił, to zmienił miasto, przeprowadził się do innego miasta. Obecnie nie wiadomo co robi, wiadomo tyle, że jest mężem już innej kobiety, która podobno jest znaną polską aktorką serialową. Szczerze powiedziawszy, szukałam w różnych bazach filmowych osób o imieniu Jan i nazwisku rozpoczynającym się na Esz, ale nie znalazłam nic, co odpowiadałoby jego danym. Możliwe, że zmienił też nazwisko, być może po ślubie wziął nazwisko żony, nie wiem, no nie chcę spekulować. W każdym razie byłam dość ciekawa, bo to środowisko jest bardzo małe i ze swoim fachem bardzo możliwe, że
pracuje gdzieś w branży albo w jakiejś takiej może produkcji telewizyjnej, nie wiem. Sprawa jest taka z jednej strony bardzo oczywista, no bo tam jakby te dowody poszlakowe jasno wskazują na jego winę, jednak każdą wątpliwość powinno się rozpatrywać na korzyść oskarżonego. A tutaj tych wątpliwości było sporo, nie było też żadnego takiego twardego dowodu przeciwko niemu, oprócz tego, że wielokrotnie ustalono, że kłamał na temat okoliczności zajścia. Kłamał nawet w tych drugich zeznaniach, w których się przyznał do tego, że był w mieszkaniu, kiedy Martynika zmarła, jak on twierdzi, że zmarła. Mówił, że jedli razem kolację, natomiast w żołądku Martyniki po śmierci nie znaleziono nic, więc nawet na temat tej kolacji nie mówił prawdy. Martynika była pobita. Jan uzasadniał te siniaki, które były na jej twarzy, takie podejrzewam, że dość mocne. Uzasadniał tym, że on ją cucił, próbował ją właśnie uratować, że te ślady na szyi były właśnie z duszenia. Czy te ślady, które mogły wskazywać na duszenie, były właśnie z tego, że on ją chciał wyławiać. No więc to wszystko jest takie niezbyt przekonujące. Natomiast rozumiem obrońców, którzy nie zgadzają się z tym wyrokiem, bo w obliczu prawa może faktycznie trudno byłoby uznać go tak w 100% winnym właśnie bez dowodów. Więc pozostawiam wam, myślę, że każdy sobie, więc pozostawiam tę kwestię otwartą, żebyście sami ocenili, jak na to patrzycie. Ja też mam na to swoją perspektywę, ale nie chcę jej narzucać, więc się nią nie będę dzielić. Gdyby Jan Esz odsiedział cały wyrok, to od 4 lub 3 lat byłby na wolności. Nie wiem, jak się żyje z takim piętnem po wyroku, po wyjściu. Czasami się zastanawiam właśnie, czy jego otoczenie wie. To też jest takie dość ciekawe, uważam. Jest to straszna tragedia. Syn Martynki, bo okazało się, że nie była to córka, tylko był to chłopiec. Miałby dzisiaj 29 lat. Niedługo miałby urodziny. To są takie rzeczy, o których trudno jest nie myśleć. Mimo wszystko postrzegam tę sprawę jako taką tragedię mającą swoje korzenie właśnie w jakiejś namiętności, która była z góry skazana na tragedię. Chociaż no, wiele jest takich uczuć, które się rodzą, kiedy dwie strony są jeszcze w jakichś związkach i można tę sprawę inaczej rozwiązać. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jak myślicie, czy Jan był sprawcą śmierci Martyniki? Czy zgadzacie się z decyzją prezydenta? Jestem ciekawa, jak na tę sprawę patrzycie. Tymczasem kończę dzisiejszy odcinek. Chciałam wam wszystkim podziękować za cierpliwość w oczekiwaniu na niego, bo była ostatnio trochę dłuższa przerwa niż zazwyczaj. Chciałam też bardzo podziękować moim patronom, szczególnie patronom bohaterom, a właściwie patronkom bohaterkom, czyli Joannie Sidolnikow-Brzozowskiej i Zuzannie Kostkiewicz, a także patronom domownikom Kasi Czy, Marcinowi Przybyłowi, Jackowi Mataczowi, Darii Livzy, Małgorzacie Frej, Marcinowi Tarczyńskiemu i Jolancie Mazur. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.